Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxem na moim kanale i witam was serdecznie w nowej serii, w której czekamy na święta. Jak wiecie moi drodzy, mamy już grudzień, jest już 2 grudnia i od dzisiaj na moim kanale codziennie zaczną pojawiać się nowe filmy, w których będziemy grali sobie w świąteczne gry. Teraz pewnie wielu z was zastanawia się, dlaczego dopiero teraz publikuję ten film, a czemu nie opublikowałem go 1 grudnia, a to wszystko dlatego, że nagrywałem dla was poradniki z eventu, który aktualnie trwa na Robloxie, no i po prostu nie wyrobiłem się przez to z tym filmem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że podczas tej serii naprawdę będziecie się świetnie bawić, a teraz mam dla was jeszcze kilka ważnych informacji. Pierwszą informacją jest to, że na mojej grupie aktualnie pojawiła się świąteczna kolekcja, także jeżeli ktoś z was szuka jakichś fajnych strojów na święta, no to zapraszam, macie tam fajne moi drodzy stroje do kupienia, a najprawdopodobniej jeszcze później, gdzieś tak w połowie grudnia, pojawią się moi drodzy jeszcze świąteczne sweterki, także zapraszam was, kto jeszcze nie jest w mojej grupie na Robloxie, to może do niej dołączyć, a link do grupy będzie w opisie. Drugą informacją jest to, że aktualnie na Robloxie trwa event Lobu Transformation Night i to właśnie z tego eventu nagrywałem dla was poradniki i te poradniki pojawią się już wkrótce na moim kanale, muszę je jeszcze zmontować, także w międzyczasie, kiedy będzie trwała ta seria, na moim kanale będą pojawiały się również poradniki z eventu i ten event zaczął się jeszcze przed Halloween, bo 25 października i potrwa aż do 6 grudnia, pomimo tego, że nagrody nie są związane z Halloween, no może jedna nagroda jest troszeczkę w takim motywie halloweenowym, to misje, które trzeba wykonywać w grach są już w motywie halloweenowym i odznaki, które dostaje się za wykonanie tych misji również są w motywie halloweenowym. Więc mam nadzieję, że teraz już wiecie, dlaczego na moim kanale też w grudniu będą pojawiały się filmy, które są w motywie halloweenowym. Trzecią i ostatnią informacją jest to, że jeżeli w trakcie trwania tej serii pojawi się jakiś nowy event na Robloxie albo pojawi się jakiś promokod, to nagram dla was też z tego odcinek. Także co moi drodzy, mega dużo pracy czeka mnie w tym miesiącu, mega dużo filmów do nagrania, ale mam nadzieję, że te filmy, które dla was nagram, wam się spodobają. No a w tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się przez te wszystkie dni dla was te filmy nagrać. Jeżeli w jakiś dzień by nie pojawił się film, no to po prostu nie miałem czasu i po prostu nie wyrobiłem się, ale myślę, że raczej takiego dnia nie powinno już być, oprócz tego 1 grudnia. Chociaż w sumie jak tak teraz sobie pomyślałem, to 1 grudnia może nie zrobiłem filmu, ale właśnie koszulki świąteczne, które są na mojej grupie, pojawiły się właśnie w sklepie 1 grudnia. Także co, trzymajcie się i widzimy się już jutro w kolejnym filmie.